so in love with you. You got me down again. Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy wycieczkę, taką niedzielną, właściwie może godzinną, dwugodzinną. Jest jeszcze sporo ludzi w miejscach turystycznych, więc odkrywamy kolejne miejscówki, gdzie można się przejść z psem, gdzie nikogo nie ma. Po pierwsze, to jest nasz cel. Główne wytyczne są takie, żeby nikogo nie było, albo minimalna ilość osób, głównie lokalesi. Druga wytyczna jest taka, żebyśmy polatali, żeby pies mógł sobie tutaj pobiegać. No i trzecia, żebyśmy też przetestowali Hero 9, przetestowali Media Mode, bo dzisiaj mówię do mikrofonu tego już z Media Mode. Zobaczymy różne warianty. Wziąłem też mikrofon krawatowy. Przetestujemy to, ok? No dobra, no zobaczmy, jak to działa. Za chwilę będzie mikrofon tylny. To był na razie ten przedni. Teraz mam mikrofon z tyłu aktywny w Media Mode. Tam zostawiliśmy auto. Główna droga przebiega tu, jak widać. I to jest droga w kierunku Kielc. Całkiem dzisiaj są super chmury i bardzo fajne są chmury i zrobimy jakieś timelapse za moment. Natomiast nasz cel, jak widzicie, linię horyzontu. Tam są dwa takie drzewka i będziemy latali w tamtych okolicach, tam na górze. Mam nadzieję, że nie będzie nam wiało. Leonek już bada ten teren. Jak będzie wiało, to tutaj są takie małe zagajniki. Schowamy się za któryś z tych zagajników. Widoki stąd są rewelacyjne. Naprawdę bardzo dobrze stąd widać. Super widać wręcz. Piękne chmury dzisiaj są, ale w tym miejscu dosyć wieje. Ok, zobaczmy w takim razie, czym dzisiaj latamy. Jest to Ishin Cinecan 4K. Co ciekawe, 85, jeden z ciekawszych na rynku. Kosztował mnie około 600 zł, $150 mniej więcej. Na pewno słabe jest kanopi, ta obudowa, która już mi tutaj pękła, to widać. Natomiast on ma dwie kamery. Jedna kamera to jest poglądówka, druga kamera jest typowo kamerą HD. Nagrywa w 4K w 25 klatkach na sekundę. I co ciekawe, ma aplikację ta kamerka. Można połączyć się przez Wi-Fi, więc można nagrywać spokojnie i ma też slot karty pamięci. To będzie tutaj widoczne. Mam nadzieję, że to jest ostre w tej chwili. Ale tu mamy właśnie kartę pamięci. Natomiast tu są takie maciupeńkie też przyciski. Nad tym czarnym kabelkiem, gdzie uruchamiamy bezpośrednio uruchomić nagrywanie. Oczywiście karta pamięci musi być sformatowana i tak dalej, więc jest dosyć dużo cyrków. Super się lata, jest w porządku, nie ma co miauczeć i kamerka ma też audio pewnie, 4K w 25 klatkach. Bardzo wieje, ale to nie ma co tutaj w ogóle na ten temat miauczeć czy dyskutować. Jedziemy dalej. Same latanie jest wiadomo jakie, lata się 2 minuty, może 2,5 to wszystko, ale lata fajnie, bo jest mocne, ma pakiety 3S, więc jest stosunkowo mocne jak na taką masę, jak na takiego malucha i dobrze sobie radzi. No dzisiaj trochę wietrznie jest, więc wiadomo, że szału nie osiągniemy. Co do zasięgu, parę razy już mi spadło jako failsafe, ale na szczęście on jest na tyle głośny, że można go znaleźć za każdym razem i to jest jego jedna z większych zalet. Że faktycznie tego maluszka można znaleźć. Razem w komplecie zobaczcie, jakie mamy fajne to etui. To jest tak zwany case, prawda? Mamy tutaj trochę papierów, był filterek, który właśnie zgubiliśmy dzisiaj. Instrukcja. Zgubiliśmy podczas lądowania failsafe. Poleciałem 100 metrów, straciłem zasięg. Jest parę kabelków.
Także super. No i mam wykałaczki dwie do tego, żeby przyciskać te właśnie przyciski nagrywania. Także mega jest ten zestaw. To nagrywanie jest takie magiczne. To nagrywanie jest takie tricky, że ja po prostu wymiękam. Naprawdę. A zgubić go można koncertowo. Teraz będziemy trochę z wiatrem, trochę pod wiatr. Zobaczymy, co się będzie działo. Mega minimalistyczny. Wszystko mieści się w takim maluszku. Tutaj jest naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o odbiornik, to mam tutaj FL Sky i jesteśmy sparowani z radiem Taranisa. Zasięg, tak jak mówiłem, no 100 metrów, może, nie wiem, czy jest trochę większy. Trzeba by crossfire tu zamontować, też jest taka możliwość, żeby pod crossfire podszedł. Ale z tym, co mamy, ten zasięg jest po prostu średni. Natomiast wiatr nie pozwala też takich prób przeprowadzić. Dzisiaj po raz pierwszy przeleciałem tutaj przez przeszkodę, także mega fajna sprawa. 85, ale z drugiej strony jest bardzo fajny, ja go lubię. I nauczyłem się go, trochę trzeba było przy nim pogrzebać. Ciągle coś jest, trzeba zamówić nową obudowę, nowy filterek i pewnie jeszcze z 5 pakietów, bo każdy z nich pozwala tylko latać około 2 minut, więc tak jak widzicie, szału nie ma. Najlepiej mieć tutaj z 10 akumulatorów dla niego. Widoczność stąd jest całkiem niezła. My teraz zeszliśmy trochę ze szczytu, bo tam bardzo wiało, ale muszę przyznać, że widoczność jest mega. I mamy dzisiaj doskonałą jakość i powietrze jest przejrzyste, bardzo czysto, rewelacja wręcz. No słuchajcie, teraz to wygląda lepiej. Jesteśmy w miejscu, gdzie nie wieje, nareszcie, bo miałem już takie obawy, że po prostu postradałem zmysły, dlatego że wszędzie tak mocno wiało. Super się lata, jest w porządku, nie ma co miauczeć i kamerka ma też audio pewnie 4K w 25 klatkach. Ale wreszcie trafiliśmy w miejsce, które jest osłonięte. Wygląda tak, osłonięte jest przez ten zagajniczek. I to, co mogę powiedzieć Wam dzisiaj, z tym FFV jest naprawdę magia, bo dużo trzeba czasu zainwestować w to, żeby poznać te kłady FPV, te radia, aparatury i tak dalej, jest dużo tego, naprawdę, odbiorniki, VTX, naprawdę sporo, natomiast ciągle się coś sypie. Ja dzisiaj też urwałem jeden kabelek, będę go musiał przylutować, no i zgubiłem też filterek, ale to nic nowego, takie rzeczy się dzieją po prostu na co dzień. Na szczęście części do tych dronów są bardzo tanie. To nie jest tak jak w DJI, że coś kosztuje 600 zł, tylko faktycznie jest tanio. Teraz testuję mikrofon, ten, który mam krawatowy, to jest Rode SmartLav Plus. Za chwilę przejdę na mikrofon przedni, a później na mikrofon z tyłu. Zobaczymy, jak one działają, ok? Teraz mamy aktywny mikrofon przedni, jest też założona osłonka ta piankowa, także w porządku. Słońce świeci bardzo mocno, jest fajny dzień, fantastycznie, a za chwilę zrobimy test mikrofonu wbudowanego, tak? Czyli tego, który jest w kamerze. Ja nie mam statywu, kamera jest na wyciągnięcie mojego ramienia, czyli około 40 cm mniej więcej. Teraz jest aktywny mikrofon wbudowany w kamerę. Zobaczymy, czy jest jakakolwiek różnica. Trzeba będzie tego posłuchać na słuchawkach. Dzień nadal jest bardzo słoneczny, jest fantastycznie, a jak jestem teraz w osłoniętym miejscu, to nawet się zrobiło dość ciepło. Nie wieje tutaj. Ostatnia rzecz to spróbujemy mikrofon ten tylny, ale będę mówił wtedy, będę robił tylko narrację, czyli pokażę Wam okolice. Teraz aktywny jest mikrofon z tyłu. Jak widzicie, byliśmy tam wysoko, tu jest linia horyzontu, wygląda to całkiem nieźle, a tam widać maszt dalej, tam kiedyś lataliśmy niedaleko.
I tutaj mamy już drogę szybkiego ruchu, czy drogę dość szybką, a auto stoi przy tej drodze. To jest ten klimacik. Testujemy teraz mikrofon. Jest aktywny mikrofon ten z tyłu. Wiecznie jest dzisiaj bardzo, ale jak widzicie, schowaliśmy się za tym zagajniczkiem. Także wygląda to w ten sposób. Zobaczmy, jak wyglądają ujęcia, kiedy słońce schowa się za zagajnikiem. Wyglądają naprawdę nieźle. Idę na skraju zagajnika, a teraz już czar pryska, bo nie mamy słońca, jestem w cieniu. Tak widzicie zakres dynamiczny, fatalnie, prawda? Zobaczmy w takim razie, jak kamera zachowuje się, gdy jestem na ciemnym tle. Wygląda to lepiej. Trzeba się też nauczyć GoPro, bo to nie jest kamera o dużym zakresie dynamicznym. To nie jest niestety lustrzanka ani bezlusterkowiec, ale dajemy radę, ma stabilizację za to i ma dużo takich fajnych cech. Jeszcze z tym Media Mode to wygląda naprawdę rewelacyjnie, także nie ma co miauczyć, bo jest fajnie, super. A teraz jestem już w słońcu i wszystko się zmienia dosyć dynamicznie, jeżeli chodzi o to ujęcie. Coraz lepsze produkty robi GoPro, muszę przyznać, i ta stabilizacja robi wrażenie i ten Media Mode jest lepszy niż w 8. Dobra, słuchajcie, jedziemy na zachód, wracamy już. Dzięki za fajną przygodę. Ona była krótka, ale treściwa. Był cel, były zmagania, oczywiście straty w postaci urwanego kabelka i w postaci zgubionego filtra. No i szczęśliwe zakończenie. Póki co spoko, mam nadzieję, że ta pogoda się trochę utrzyma, ale taka, żeby była bezwietrzna, byłoby rewelacyjnie. Teraz to, co jest super, to widać, jakie mam brudne auto, to po pierwsze widać po szybach, a po drugie powiem Wam, że widać też zakres dynamiczny, bo słońce już jest niżej i za chwilę będziemy mieli światło cienie. To jest mega, dlatego bardzo zmienia się tutaj oświetlenie i bardzo zmienia się intensywność. Będziemy przejeżdżali z cienia w oświetlone miejsca i tak kilkadziesiąt razy spokojnie. Jestem ciekawy też, jak wygląda jakość dźwięku, bo ten Media Mode wygląda naprawdę nieźle. Dosyć szybko się go montuje, jest praktyczny i tak wygląda też na odporne na zniszczenie. Widać, że tą kamerę można z nim użytkować. To, co mnie też w nim kręci, w tym Media Mode, to fakt, że można transmisję robić z GoPro i kto wie, może na najbliższą kawkę w środę pociągnę zupełnie z innej kamery, czyli właśnie z GoPro. Trzeba sprawdzić, jakby to wyglądało. Stoi policja. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy. Dobrze, że tutaj stoją, bo tu jest teren zabudowany, a tutaj ludzie jeżdżą po 120 na godzinę. Ok, i teraz mamy właśnie to, co mówiłem. Przed chwilą byłem bardzo mocno oświetlony, teraz już jesteśmy w cieniu. Mam nadzieję, że ta kamera ogarnia taką sprawę jak te przejścia. I wiecie, co jeszcze Wam chcę powiedzieć, że ciekawostką jest to, że GoPro nie wydało w tym roku w ogóle kamery 360. Liczyłem na to, że będzie, ale okazuje się, że nie. Myślałem, że będzie nowy Max. A jednak została tylko wydana 9 na dzisiaj i trochę sprzętu. Firma skupia się na jednym produkcie w ciągu roku, czyli ta sprzedaż jest masowa. Zobaczcie, ile produktów DJI jednak w ciągu roku wydaje. Okej, no fajna pogoda i super wyzwanie. Dziękuję serdecznie za uwagę. No i cóż, no trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Thank you.